Witam, witam. Pokłóciłem się, bo bardzo się zdenerwiłem, zdenerwowałem, jak mi ktoś udowadnia, że faktura to jest byle co. Ważny jest rachunek. Po pierwsze, i to, wiesz, no, taka dyskusja z kimś, kto gada te same słowa, gdzieś tam usłyszał, natomiast nie bardzo wie, co te słowa znaczą. Już od dawna nie ma w pojęciu takim biznesowym w Polsce pojęcia rachunek. Rachunek już nie istnieje. No, można mówić rachunek sumienia, rachunek praw, wyrównane rachunki, coś tam jeszcze, ale dokument, druczek, rachunek już dawno nie funkcjonuje, nie ma. W to miejsce weszła faktura. A do faktury często podpina się tam z tyłu dowód wpłaty. Czasem to jest KP, kasa przyjmie, kasa przyjęła, KP, albo taki pocztowy druczek na czerwono drukowany z takimi rubrykami. Nie pocztowy, dowód, druk, jak to się nazywa? Dowód wpłaty chyba. On w tej chwili jest już bardzo starannie opracowany, standaryzowany. Mnóstwo rubryczek, każda cyferka w oddzielnej, i literka w tej oddzielnej rubryczce, drukowane duże litery. No pewnie wiesz, o czym mówię. I takie tam miejsce na stempel, taki jak na poczcie, taki stempel trzech puknięć. Tusz, książeczka, tusz, puk, stempel, puk. Tak to na poczcie puka. To właśnie tym takim stemplem stalowym przybija ten datownik. O, datownik. I to dla tego kogoś był rachunek. Takie coś, taki druczek z pieczątką jakiejś firmy, prywatnej firmy, mającej w mieście kilka punktów przyjęć wpłat. A to za czynsz, a to za mieszkanie, no to czynsz, za prąd, za światło, za telefon komórkowy, jakieś tam inne raty jeszcze. Wszystko, co się wpłacało na poczcie, można w tym punkcie, nazwijmy go w tej firmie Skarbczyk. Nie podam prawdziwej nazwy, bo może, no nie chcę mówić o nazwie prawdziwej, ale firma Skarbczyk. Skarbczyk, który działał ze 2 lata tu w Kielcach i no, trzeba powiedzieć, te pieniądze przyjmował, ale nie wpłacał, no może czasami, ale nie wszystkie wpłaty odprowadzał na konto, a to spółdzielni, a to poczty, a to telekomunikacji. Po prostu część pieniędzy gdzieś tam utykało u szefa tej firmy, u tego właściciela, okradał ludzi. Afera wybuchła dopiero wtedy, kiedy grupa tych ludzi dostała wezwania płatnicze z różnych firm, z telekomunikacji, ze spółdzielni mieszkaniowej, z tak zwanej elektrowni, z gazowni, no tam, gdzie opłacali te opłaty, w tym właśnie Skarbczyku, ale Skarbczyk nie przelewał dalej, zatrzymywał pieniądze od ludzi i powstały długi. No, każda z tych osób miała taką książeczkę wpłat, to co ta osoba, co się pokłóciłem, nazywa rachunkiem, takie wpłaty. W tej książeczce miała taki właśnie stempel, puk, wiesz, taki na wzór pocztowego, z napisem Skarbczyk, data, coś tam, punkt przyjęć wpłat i data z godziną. No ale to wszystko było o kantę dupę rozbić. Nie był to rachunek, bo dla nikogo nie było to potwierdzenie wpłaty. Bo część tych ludzi, która miała te wezwania płatnicze, wezwanie do zapłacenia zaległych wpłat, a to za czynsz, a to za telefon, a to za gaz, za światło, część tych osób miała już nawet odcięty telefon. Ponieważ w swojej naiwności, no ja tu mówię, jedną taką osobę znam, w swojej naiwności poleciała do tego Skarbczyka z tym pisemkiem, z tym wezwaniem zapłaty i z pytaniem do tej pani, proszę panią, czy jak ja tutaj, bo jakieś mam tam zaległości, nawet nie wiem co, jak to powstało, no ale to trzeba zapłacić. To czy tutaj u pani to mogę zapłacić? Na tym druczku, na tych rachunkach, które mam? Tak, może pani, tylko niech to pani tam napisze, że tu gdzie pani wpłaca tą kwotę, tam gdzie jest tytułem wpłaty, niech pani napisze wpłata tytułem zaległości i już. Za rok, czy za
okres jakiś tam, taki jak pani ma w tym wezwaniu płatniczym podanym, żeby wiedzieli, gdzie mają to pani zaksięgować. Czyli płaciła jeszcze u złodzieja, płaciła jeszcze jedną kwotę, którą złodziej oczywiście też ukradnie. No i oczywiście ukradł. I jak odcięto telefony, jak odcięto światło, gaz u wielu klientów tej firmy Skarczyk, to Skarczyk, no pewnie zaczęło tam ktoś dzwonić, upominać się w tym Skarczyku, zaczęło być głośno. To szef Skarczyka jednego dnia ranił ten, no jednego dnia, pewnego dnia wszystkie te punkty przyjęć wpłat całego Skarczyka w całym mieście nie rozpoczęły działalności. Po prostu zamknięto. I nic nie pisało. Kiedy się wznowi działalność, czy się wznowi działalność. A szef tego Skarczyka dał deala w Polskę i już. Nie miał konta. Mało tego, ta firma Skarczyk nawet nie miała założonej w Urzędzie Miasta zgłoszonej działalności gospodarczej. Taki cwaniak, taki kręt. Tak. Także jak ktoś mi mówi, że faktura to jest coś, co może sobie dupę podetrzeć, a nazywa rachunkiem taki właśnie szmatławy kartonik ze stemplem Skarbczyka i to jest dla niego rachunek, potwierdzenie wpłaty, no to mnie szlak trafił i powiedziałem głośne zdanie, stanowcze zdanie, co ja o tym myślę i zaczęła się awantura na cacy. Tak. Nieco naiwni, nie? Dają się robić balona. No, co prawda, ktoś mądry powiedział, że naiwnych nie sieją, rodzą się sami. Ale czy można aż tak tych ludzi oszukiwać? Tam w komentarzach napisz mi, jeżeli oczywiście będziesz chciał, będziesz chciała, ale zapraszam, napisz mi, czy u ciebie jest też taki Skarbczyk złodziejski, który okradał ludzi, a może znasz kogoś, może w rodzinie masz kogoś, kto właśnie w tej naiwności swojego ducha, naiwości duszy, płacał co miesiąc tam spore sumy, spore wpłaty i potem miał kłopoty, bo ten ktoś wziął te pieniądze, przewłaszczył te pieniądze, nie przelał na konto te docelowe konta. Tak. A póki co, do miłego.